Karendy Kałków w powiecie nyskim, gdzie właśnie trwają wykopki buraków cukrowych. Zobaczcie, naprawdę te buraki wyglądają mega imponująco. Dlatego porozmawiam dzisiaj z agronomem tego gospodarstwa, aby dowiedzieć się, jaką technologię stosują, że rosną u nich takie buraki. Rafał, buraki wyglądają naprawdę imponująco. Są, powiedzmy, jedne z lepszych, które widziałam w tym roku. Powiedz mi, proszę Cię, jaką technologię tutaj zastosowaliście na tym stanowisku? Tu na tym stanowisku to jest tak, 200 kg PK pod orkę zimową, potasowo-fosforowe nawozy. Wcześniej po ścierni wapno, bo tu był przedplon pszenica. Wapno i było ten zgruberowane. No i później 200 PK pod zimową morkę i na wiosnę pod uprawę 200 kg fertilu. Czy oprócz tego coś jeszcze było stosowane tu z nawożenia? Nie, tu na tym polu nie tylko azot. No w granicach tak 150 kg azotu było dane. Częściowo RSM pod siew i później trochę saletry pogłównie. Jasne, czy to jest Wasza jakaś taka standardowa technologia, którą tu stosujecie, czy pierwszy rok to było? Nie, znaczy na fertilu ten kawałek pierwszy rok, bo te drugie buraki z drugiej strony, co są, to są bez fertilu, to są na uborniku i 300 kilo PK. I tak jak tutaj kopią, to jak to teraz średnio tak wychodzi ten plon, który mamy taki z kombajna? Teraz z kombajna plon, ten operator co mówił, to gdzieś w granicach ponad 90 ton. Będzie wychodziło z hektara. No a jak wykopię resztę pola, no się odstawi, to będzie wiadomo ile, nie? Jasne, a powiedz mi, czy to, jaką powierzchnię w ogóle w tym roku buraków macie? W tym roku powierzchnię buraka mieliśmy w granicach 62 hektarów. Coś już zostało wcześniej wykopane, czy to są te pierwsze, które kopiemy? No, zostały wykopane 40 hektarów. Tu kopiemy, tu jest 7 i tam w granicach 15 hektarów. No, tak w granicach około 22 hektarów. Dobrze, a te pierwsze, które zostały wykopane, to w jakim okresie? To tam gdzieś wrzesień? Kopaliście? Te pierwsze były kopane w październiku. W październiku i jak tam wyszedł plon? No, tam był niższy plon, polaryzacja była w normie, ale plon był niższy niż tutaj. No wiadomo, to jest jakiś tam okres czasu, ale tamte były bez fertylu na uborniku, to jednak widać, że fertyl działa. Nie? Tu nie było obornika, dlatego był dany fertyl. Aha, jako taka alternatywa dla obornika, tak? A tamto stanowisko czymś się różni od tego? Nie, klasa ziemi jest podobna. Można powiedzieć tu, bo to są mniej więcej podobne klasy ziemi, tu może być ciut cięższa ziemia. No. Jasne. Ale powiedz mi jeszcze tak, w trakcie sezonu coś się działo z burakami? Wiem, że dużym problemem w tym roku był chwościk. U Was to samo? Znaczy się, to był problemem, ale no tutaj tego tak nie było widać. Na tamtym polu powiedzmy troszkę więcej, ale tutaj mniej. Nie? No, jakoś sobie poradziliście. Tutaj sobie jednak, jeżeli chodzi o ochronę tą grzybową czy na chwast, to jest na każdym polu taka sama, to tam nie zmieniamy. Po prostu, ale jednak tutaj widać było, że te buraki są bardziej zielone. Nie? Dobra, ostatnie pytanie. Jak z opadami? Były? No to tak jak średnio tutaj na naszym terenie. No, ogólnie mówiąc w powiecie nyskim, no były i nie były, nie, no różnie, nie, ale akurat tak, że ani razu nie leżały, że tak powiem, nie klapły, nie, te buraki. Czyli deszcz było na tyle, że buraki wytrzymały sobie tą suszę, nie.
Jasne. Ok, dzięki za rozmowę w takim razie. Dziękuję. Jest mega zimno, naprawdę, dlatego już kończymy. Wykopki trwają nadal. Udało mi się porozmawiać zarówno z agronomem, jak i z operatorem kombajnu. Więc nie przeszkadzamy im już więcej. Ja uciekam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ua! Thank you.